Witamy Państwa w kolejnym odcinku Stalej Ligi. Po godzinach jesteśmy po bardzo ciekawym pojedynku pomiędzy SPX FT, MDD, Bydgoszcz a Rafmix Stalwit Kamnel Świecie. Wynik 3-2 dla drużyny bydgoskiej, a moim gościem jest bramkarz drużyny ze Świecia, Piotr Świetlik. Witam Cię bardzo serdecznie. Piotr, dwa mecze z takimi głównymi, możemy powiedzieć, Waszymi rywalami do zwycięstwa w Stalej Lidze. Zwycięstwo, remis i porażka, jednak chyba nie tak sobie to wyobrażaliście. Znaczy, na pewno mecz z Euro dorobiłem, mecz remisowy no, uważam za bardzo dobry wynik, ponieważ no, rywal nam bardzo wysoką poprzeczkę postawił, jednak sprostaliśmy. Było 4-4, mogliśmy jeszcze przy odrobinie szczęścia nawet wygrać ten mecz. No dzisiejszy to, no, każdy widzieli, no, nie wyszedł nam, nie wpadały te bramki straciliśmy, no są nie komiczne. Więc mi się wydaje, że jeżeli byśmy mieli trochę odrobinę więcej szczęścia, ten wynik mógłby być całkiem inaczej, ale no, jak pamiętam, sprzed 2 lat też przegraliśmy ze SPX-em w rundzie zasadniczej, a w finale już było całkiem inaczej, więc uważamy to wszyscy za bardzo dobry zwiastun. No, wtedy było 10-0 w tej rundzie, w tej fazie ligowej. Macie bardzo szeroką ławkę na papierze, jednak macie problem jednak ze skompletowaniem tego składu na mecze. Czym to jest spowodowane? Znaczy na pewno wielu chłopakom po prostu nie pasuje, no ciężko, że tak powiem, to jest dograć ten mecz, tak żeby wszystkim to je odpowiadało, no na pewno te braki kadrowe na pewno nam nie pomagają, no ale jak na ten czas, no straciliśmy na razie praktycznie 5 punktów, więc i tak uważam, że przy tym składzie, gdzie nawet tydzień temu graliśmy z Geoterią, mieliśmy tylko jednego na zmianę, gdzie tam jeszcze Damian Szczukowski na samym początku meczu złapał kontuzję, graliśmy bez zmian, też udało się wygrać, więc uważam, że jeżeli nawet w takim składzie jesteśmy w stanie zdobywać tyle punktów, to no, to są dobre wyniki, które tutaj osiągamy. No tak, teraz to jeszcze wystarczy, ale na fazę playoff, gdzie będzie tam walka o śmierć albo życie, no to już może jednak wtedy nie wystarczyć. No na pewno tak, no najważniejsze, żeby tutaj ten trzon zespołu zawsze po prostu był zdrowy, a no reszta po prostu mam nadzieję, że się pojawi na meczach w końcu. Jeszcze mamy parę asów w rękawie, którzy jeszcze po prostu nie przyjechali na mecz, ale myślę, że jak przyjadą, to po prostu wniosą dużo jakości do naszej gry i na pewno poprawią te nasze wyniki tutaj w Stalex Lidze i będziemy walczyć o najwyższe cele. W waszym składzie jest również były reprezentant kraju w futsalu, Michał Sundew. Kiedy on pojawi się tutaj? Wiadomo już coś? Myślę, że niedługo się pojawi. No, co mogę więcej powiedzieć? No, ja z nim nie mam osobistego kontaktu. Wiem, że po prostu on teraz jeszcze miał mecze ligowe w swoim zespole profesjonalnym, przez to nie mógł się pojawiać tutaj na meczach, ale już na fazę playoff to już na pewno będzie prawdopodobnie na każdym meczu. W tym sezonie powstała Stalex Ekstraliga. Miało to sprawić, że no, nie będziemy mieli tutaj wyników po 40-1. Jak ty oceniasz tą Stalex Ekstraligę, gdzie tutaj tak naprawdę w każdej kolejce macie mecz na bardzo wysokim poziomie? No, mi się wydaje, że to był bardzo dobry pomysł, ponieważ no, tak jak w zeszłym roku się grało, to ciężko tutaj nawet było zmotywować ludzi, żeby tutaj przyjechali w ogóle na mecz. Też mieliśmy od zawsze mamy problemy z kompletowaniem składu, ale wtedy były jeszcze większe, ponieważ no, tutaj nie ujmując nikomu, no ale po prostu no, te zespoły nas nie porażały jakoś, że tak powiem, nikt się ich nie bał i wygrywaliśmy te mecze naprawdę dużo. To na pewno dla nas to oczywiście było przyjemne, bo fajnie jest wygrywać dużo, ale na pewno dla tych drugich drużyn, które po prostu no, spotykają się raz w tygodniu po to, żeby sobie pograć piłkę, wiadomo, u nas grają zawodowcy, no to nie jest fajne, więc pomysł z Ekstraligą był bardzo według mnie trafny, no i sami Państwo tutaj widzą, że no, mecze są wszystkie bardzo ciekawe. Rok temu w Pucharze Ligi na dzień dobry trafiliście na Eurodrup, teraz jednak macie trochę tą łatwiejszą drogę, jesteście już w drugiej rundzie, kolejne mecze przed Wami. Jak oceniasz Wasze szanse w Pucharze? Puchar zawsze się rządzi własnymi prawami, nie można sobie pozwolić na gorszy mecz, bo jak się trafi ten gorszy mecz, no to już po prostu jesteśmy poza Pucharem Ligi, tak jak tutaj jest w Superlidze, można się raz potknąć i cały czas jesteśmy w grze. Tam jedno potknięcie może zadecydować, więc jeżeli będziemy mieć dużo szczęścia,
Teraz gramy z Unisławem, co też jest bardzo dobry zespół. Jeżeli po prostu skutecznie się nam dopisze, to myślę, mi się wydaje, że zajdziemy bardzo wysoko. Wracając do drużyny Eurodrobiu, w tym spotkaniu pomiędzy wami a z drużyną Eurodrobiu było widać po raz kolejny, że wy gracie szybko, a taką tiki-takę, możemy powiedzieć, ma drużyna Eurodrób. Te schematy są jednak bardziej poukładane i to widać na boisku, mimo że wy gracie tutaj cały czas i jesteście ze sobą też zgrani. Znaczy, no wiadomo, że drużyna Eurodrobiu to jest drużyna futsalowa i oni trenują ze sobą, więc te schematy mają też przetrenowane, ale no tutaj nie chciałbym tak, my też dużo pozwalaliśmy zespołowi Eurodrobiu, żeby po prostu mogli sobie pograć od tyłu, dopiero zacieśnialiśmy swoje szyki, jak oni podchodzili bliżej pod bramkę, no straciliśmy aż 4 bramki, ale zdobyliśmy też 4 i mogliśmy zdobyć więcej w tym meczu, więc uważam, że no taktyka dobrana na nas, przez nas na ten mecz, czyli cofnięcie się i czekanie, co rywal pokaże, dlatego tak pokazała, że oni sobie bardzo dużo grają piłką, a my staramy się wyprowadzać szybkie kontry. Piotrek, jesteś jednym z najlepszych bramkarzy tej ligi, no ale sam chyba przyznasz, że potrafisz wybronić jakąś niesamowitą piłkę, a po chwili no wpadnie jakiś taki klops, możemy powiedzieć też. Wiadomo, że no, forma moja na dzień dzisiejszy nie jest najwyższa, no ale mi się wydaje, że to jest tylko praktycznie jeszcze parę meczów, które tutaj rozegramy, czyli do końca tej Superligi, czy po prostu złapię tą pewność siebie tutaj na hali. Wiadomo, troszeczkę inaczej się broni na hali niż na dużym boisku, gdzie na dużym boisku więcej muszę się rzucać pod nogi, kłaść się więcej po prostu, bo tego wymaga, bo tam mam większą bramkę za sobą. Tutaj wystarczy tylko stać i czekać na to, co przeciwnik co zrobi. No jednak te nawyki jeszcze z dużego boiska mi przeszkadzają, ale mi się wydaje, że no niedługo dojdę do optymalnej formy. Piotrek, czego tobie można życzyć i całej drużynie Raftmixa na te święta i na nowy rok? Na pewno zdrowia. No zdrowie jest tutaj najważniejsze tutaj dla nas. Korzystając z okazji, też chciałbym życzyć od całej drużyny Raftmixu wesołych świąt, zdrowych, żeby po prostu tutaj państwo, którzy to oglądają, mogli je przeżyć w rodzinnym gronie i szczęśliwie wejść w ten nowy rok. No a nam to przede wszystkim zdrowie, no i szczęście, które jest niezbędne tutaj do wygrywania meczu. Ale w święta chyba będzie trzeba, za dużo zjeść nie będzie można, bo za tydzień już kolejna kolejka, już wracamy na halę w świecie. My już nie będziemy mieli. Mamy mecz pucharowy? Aha, no to nie będziemy można dużo zjeść. tak. No cóż, na pewno nikt tutaj, każdy podejdzie poważnie do tego i sobie odpuści połowę karpia, żeby po prostu być w formie na mecz z Unisławem i tutaj przejść do kolejnej rundy. No cóż, święta przed nami, ale przed nowym rokiem spotkamy się jeszcze na hali widowiskowo-sportowej w Świeciu. Zdrowych, wesołych świąt od całej Stalex Ligi. No a w dniu dzisiejszym naszym gościem był Piotr Świetnik, Raftmix Stal Wilka w Świecie. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.